Witajcie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie porozmawiamy o przyimku na. W innym filmiku robiliśmy różnicę między on a et, bo oba znaczą na, lim macie u góry. Natomiast w tym filmiku omówimy sobie stricte on i dlaczego czasami on występuje w wersji onto. Czyli różnica między on a onto w sensie na. I teraz o co chodzi? Tutaj mamy tabeleczkę, czyli tutaj mamy przykłady na on, tu mamy przykłady na onto. On znaczy na, dosłownie na, fizycznie na powierzchni czegoś, ale to coś już tam jest. Powiedzmy, że się nie rusza, jest stabilne. Natomiast tutaj on tu, jako na, użyjemy, tego przyimka użyjemy wtedy, jak coś na przykład kładziemy na coś, czyli jest po prostu ruch. Tutaj ruchu nie ma, coś już jest na tym, już się nie rusza powiedzmy. A tutaj jest ruch, czyli przykładowo, the man was standing on the roof. Mężczyźni stali na dachu, czyli oni już są na tym dachu, stali na dachu. A tutaj kot wszedł na dach, czyli jest ruch, on wchodzi na dach. I o to chodzi właśnie, że jak jest ruch, czyli to po prostu będą czasowniki, które same w sobie w naturze określają ruch. Czyli the cat climbed onto the roof. Uwaga, by nie czytamy, nie climb, tylko climb. I dodaje ed, czyli climbed. The cat climbed onto the roof. Kot wszedł na dach. Jest ruch, wchodzi na dach. Jeszcze go nie ma na dachu, za chwilę będzie. Jak już będzie, to będzie on. I drugi przykład. Why is your book on the floor? Dlaczego twoja książka jest na podłodze? Ona już tu jest, już ją widać i ona się, powiedzmy, nie rusza. Natomiast w tym przykładzie she emptied the suitcase full of clothes onto the floor. Empty to pusty przymiotnik, jak i pusty, ale to jest też czasownik opróżniać. On jest regularny, dodaje ed. Ona opróżniła walizkę pełną ciuchów na podłogę, czyli jest ruch. Wyobrażamy sobie, jak ona opróżnia, czyli wyciąga i kładzie te ciuchy na podłodze. Mamy ruch, czyli onto na podłodze, a tutaj po prostu on, the floor. Kolejny przykład. Your keys are on the table. Twoje kluczyki są na stole. One już są na stole. Już nie ma ruchu. Wcześniej był ruch, ktoś je położył. Natomiast tu jest ruch. Put the keys onto the table. Połóż kluczyki na stole. Jeszcze ich tam nie ma. Zaraz będzie ten ruch wykonywania, kładzenia kluczyków na stole. Teraz uwaga. Czasownik sit down, który jest ewidentnie ruchem, powinien być łączony razem raczej z onto. Ale sit down, mimo że jest ruch, zawsze łączymy z on. Czyli powiedzmy wyjątki od tego. She sat down on a chair. Usiadła na krześle. Jest ewidentnie ruch. Powinno być onto, ale sit down jest zawsze on. Czy też drugi przykład. Please don't sit down on the floor. Proszę nie siadać na podłodze. Ewidentnie mamy ruch. I na koniec kilka przykładów, gdzie możemy dać obydwa przyimki. To znaczy, mamy niby jakiś ruch. Tutaj na przykład będziemy przenosić czy zachowywać dane komputerowe. Data. Computer data. You can save the data on your hard disk albo onto your hard disk. O co chodzi? Tu jest niby ruch przenoszenia tych danych właśnie z czegoś tam na dysk komputerowy, ale czy to jest taki fizyczny ruch? My widzimy, jak te dane przechodzą? Nie, to tutaj widzieliśmy dokładnie, jak ktoś kładzie te klucze. Tak więc, jeżeli jest taki niby ruch, taki ruch, niby nie ruch, to wtedy możemy używać obie opcje. Czyli on your hard disk albo onto your hard disk. Have you put the pictures on your memory stick albo onto your memory stick? Znowu jest niby ruch, przenosimy zdjęcia na pendrive'a, memory stick, patyczek pamięciowy, coś takiego. I znowu jest to niby ruch, a niby nie ruch. I wtedy dajemy on albo onto. I na koniec dwa ciekawe przykłady. The footballers ran on the field. The footballers ran onto the field. Jaka jest różnica? No mówiliśmy, że jak jest coś on, to już tam jest. Czyli oni po prostu biegali po boisku. A jak jest on tu, to jest ruch. Czyli powiemy, tutaj przetłumaczymy, oni wbiegli na boisko. Ran on tu, pobiegli na, jest ruch. Czyli wbiegli na boisko.